wieczór właściwie. No prawie punktualnie zaczynamy. Wszyscy chyba się już zebrali na sali. Humory dobre. Pani dyrektor muzyczna jest już przy fortepianie. Pani dyrektor to jest Olga, nazywa się Olga Romaszko-Niewiadomska. Może pani Olga coś nam zagra na wstępie, a później ja powiem jeszcze parę słów do państwa. Proszę państwa, pani Olga, kierownik muzyczny tego przedsięwzięcia, prosiła mnie, żeby przedstawić wykonawców tego programu. Grała już wspomniana Olga Romaszko-Niewiadomska, kierownik artystyczny i akompaniator, pedagog, reżyser, organizator utworów i akompaniamentów. Wymieniam śpiewaków, którzy wystąpią za chwilę przed państwem. Klaudia Kulik, sopran. Irina Puszkariowa, mezzo-sopran. Elżbieta Chojecka, sopran. Andrzej Wiśniewski, tenor. Krzysztof Bukowski, tenor. Ireneusz Bieliński, czyli ja, bas-baryton. Mirosław Jaskulski, bas-baryton. Tadeusz Kowalczyk, baryton. I Irina Puszkarajowa już wymieniłem. Zaśpiewa ukraińską pieśń dość później. I będę wymieniał po kolei wykonawców dla porządku. I teraz zaczniemy od galopu z operetki Orfeusz w piekle z muzyką Jana Offenbacha. Wykonała Olga Romaszko-Niewiadomska. Może później nam też zagra. A teraz, proszę państwa,
La Donna Mobile, pieśń księcia z trzeciego aktu z operetki Rigoletto, zaśpiewa, będzie chyba lepiej zaśpiewa niż wykona, Andrzej Wiśniewski, tenor. Koncert ma tytuł dzisiejszy Tęcza operetkowa. Będzie to, głównie będą to arie z operetek, ale nie tylko. I tak przed Państwem, akurat z opery, nie z operetki, Habanerę wykona, właściwie zaśpiewa Irina Puszkariowa, no z muzyką, to każdy wie, Georgia Bizeta. Thank you.
Za chwilę pieśń włoską o marynarię. Czyli w języku neapolitańskim. Było tłumaczone również na włoskim, ale najczęściej śpiewają w oryginale. Czy Franco Corelli, czy Albano, czy nawet Pavarotti. I ja też będę śpiewał w oryginale. Czardasz z filmu Noc balowa z muzyką Markiem Bama wykona Elżbieta Chojecka.
teraz po tak skocznym utworze jak Czardasz, czas na nostalgię. My Way, słynny szlagier z muzyką Claude'a François, Jacques'a Rivy, wykona Tadeusz Kowalczyk. I swoją
Chciałem zaznaczyć, wystąpił uczeń Olgi Romasko-Niewiadomskiej przed chwilą. A teraz na mnie czas, proszę Państwa. Trzeba się wziąć do pracy. Wykona Krzysztof Bukowski. Thank you.
we łzy. Winę twą ja ci przebaczę. Wróć do mnie, o moja ty. Męki cierpienia me skrój. Wróć do mnie, los mi niezły. Wróć do mnie, wróć, ach, wróć. Skróć moją mękę, co tak dręczy mnie, niedobciwości mej dłużej. Przybądź jak kiedyś i pokaż mi się, szczęście powrócić tak może. Wróć do mnie, o moja ty, męki cierpienia. Wróć do mnie, wróć, wróć. Wróć do mnie, wróć do mnie, los mi niezły. Wróć do mnie, wróć, ach, wróć. Znowu czas na młodego wykonawcę, uczennicę Dmitra Romaszko. Walc dla Barbary z filmu Nocyjnie wykona Roxy Wank. Z muzyką Waldemara Kozaneckiego oczywiście.
Klaudia Kulik. Zaśpiewa aria Adeli z operetki Zemsta nietoperza. No dla tych, co nie wiedzą, z muzyką Jana Strausa. I znowu psikus, bo Zemsta nietoperza. Tytułowy nietoperz, doktor Falke, odgrywa się na swoim przyjacielu i w jego domu. Zarządza bal maskowy, przebiera służbę, przebiera żonę, pokojówki, wszystkich. No i pan domu się nabiera. Nabiera się na przebraną pokojówkę, próbuje ją z lekka zainteresować sobą, ale coś podejrzewa, że to chyba jednak jest Adela. Stąd Adela, już wiedząc, że została rozpoznana, właśnie śpiewa taką arię, próbując margrabiego delikatnie jednak zachęcić, co by sobie drzwi do wielkiego świata mimo wszystko otworzyć. Kochany mój, muzyka George Gershwin.
słowa Aini Gerszwina wykona Irina Puszkariowa. A Aniele Mój, tak? Aha, to nie ma tego. Czyli o Aniele Mój, przepraszam, pani dyrektor mówi. O Aniele Mój, muzyka Toski, słowa polskie Stanisław Przesmycki, wykona Mirosław Jaskulski, tak? O Aniele Mój. Zmiana programu. Pani dyrektor, jaki utwór teraz jest w planie? Bo ja już się poplątałem. Trzeba słuchać się dyrekcji. Tak, bo troszkę tutaj mismasz nastąpił. To kochany mój nie będzie, tak? George'a Gershwina. A niedługo podobno mecz dzisiaj. Proszę Państwa, za chwilę, niektórzy im spieszą się na mecz, także bierzemy to pod uwagę. Proszę Państwa, za chwilę z operetki Ptasznik z Tyrolu wykona niedawno to widziany Tadeusz Kowalczyk z muzyką Karola Zellera, tak? Do muzyki Karola Zellera. Tadeusz Kowalczyk.
Na 20 miał mój dziad, gdy ze strzelbą chodził lat. Pewnej nocy w łóżnie spał, pewną za rączkę wziął i całował ją wśród drzew. Odtąd ona, a z nią on, na jeden nóg co to. Jeszcze raz, niech słowika brzmi śpiew. Jeszcze raz, on mi tak rozpala krew. Jeszcze raz, on mi tak rozpala krew. A gdy starcem był mój dziad, śladem wspomnień chodził rad, aż raz u potoku wód spotkał dziewczę cud. Wokół dziadka wysłał za, szepnął, gdzie jest Rózia ma. I jak dawniej zaczął dziad tę piosenkę tę sprzed lat. Jeszcze raz, niech rójka brzmi śpiew. Jeszcze raz, on mi tak rozpala krew. Jeszcze raz, on mi tak rozpala krew. Zabrzmi sentymentalny temat z muzyki Love Story, który wykona uczennica Olgi Romaszko-Niewiadomskiej, Anna Wiedeńska. Muzyka Francisa Lea. Thank you.
Utwór ponadczasowy, który wiecznie w naszych uszach brzmi, Love Story. Niech towarzyszy nam na nadchodzące wakacje, bo niedługo pewnie wszyscy powjeżdżamy na urlopy. Kończy się pandemia, przynajmniej formalnie, nie nosimy maseczek. Tu widzę Państwo, nikt nie ma maseczki, a jeszcze nie tak dawno co trzecia czy co piąta ta osoba miała maseczkę, albo wszyscy mieli maseczkę. No i przede wszystkim było Państwa o połowę mniej. Love Story. Pięknie zagrane, powiem szczerze, i w całości. Piękne. To powiem od siebie. Proszę Państwa, za chwilę wystąpi też bardzo popisowy duet w wykonaniu Klaudii Kulik i Andrzeja Wiśniewskiego. Rytm Walczyka z operetki Krzyżniczka Czardasza. Zapraszam. Co się dzieje, Ostań?
Gdybym był bogaczem, cały dzień bim, bidi, bidi, bam, gdybym jadł wielki pan. Raz bym się brzydził, daj, dy, 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 daj, dy, 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 daj, dy, 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 dam. Gdybym ja był, bidi, bidi, bam, dy, 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 pan. Zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie, samym by sercu miasta stał. Bez lików, schodów byłoby w domu ty. Okropnie duże w górę, w dół, ciu, ciu, i to nikąd schody też bym miał. Bo sobie tak akurat życzyłbym. O dwórku, o ja chcę mieć drut, to krok, kul, kul, kwa, 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 gę, 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 gę. Taki koncert, oj, 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 jak ze słów. U indyk tam znów gęś, coś skacze i coś skór, i już krok każdy o tym wie, że właśnie ja milioner mieszkam. Daj, 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 daj. Cały dzień bym, bidi, bidi, bam, gdybym ja był wielki pan. Razy bym się brzydził, daj, 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 daj. Ty coś jak nie stworzył oraz dwa, czemuż uparł się, że właśnie ja zepsułbym ci polski świata pan. Gdybym ja był wielki dla Elizy, zupełnie inny klimat. No, Ludwig van Beethoven, gra Julia Puchała, uczennicy Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Dla Elizy. Thank you.
Proszę Państwa, za chwilę wystąpi Irina Puszkariowa. Zaśpiewa Kochana. Muzyka Jana Pokłada, słowa Janusz Kondratowicz, aranżacja Remigiusz Kosakowski. Irina Puszkariowa. Thank you.
zapraszam ucznia Dymitra Romaszko, Huelin, który zagra motyw z Marsza Tureckiego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Thank you.
proszę Państwa, powoli niestety zbliżamy się do końca, ale niedługo wakacje, także jest się do czego śpieszyć. Proszę Państwa, wals operetki Czar Walca z muzyką Oskara Strausa wykona Elżbieta Chojecka. No i nastał czas na finał. Nie finał? Kto jeszcze? To właśnie. Uderzenie w kotły. Miał być 13 numer, jest ostatni. Dobrze. Uderzenie w kotły, temat z części symfonii Haydna. G-dur numer 84. Wykona Bartosz Kałuża, uczeń naszej pianistki Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Thank you.
Oh.